Tego punktu 15 porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Grunowicego realizacji w latach 2014-2015. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą poszerzenie ulicy Żelechowskiego miejsca parkingowe zgodnie z koniecznym zestawieniem. Nazwa zadania. Poszerzenie ulicy Żelechowskiego miejsca parkingowe. Jednostka realizująca zarząd infrastruktury komunalnej transportu w Krakowie. Cel zadania. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę miejsc parkingowych. Lata 2014. Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych decyzji. Kwota i źródło finansowania w roku 2014. 15 tysięcy złotych. Zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz z oświetleniem. W 2015 roku realizacja zadania na podstawie projektu. I to jest kwota przeznaczona 139 tysięcy złotych. I to jest zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz z oświetleniem. Paragraf drugi. Uchwała podjęcia przez nie podjęcie. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego dzielnicy realizowanego w cyklu wieloletnim w perspektywie lat 2014-2015. I to jakby zadanie też, znaczy o tym już wcześniej zarząd jakby wiedział, nawet w poprzedniej kadencji próbował z tym problemem się zmierzyć, jak to się nie udało. Natomiast teraz nawet mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego zgłosili ten problem, chcieli taki projekt przygotować, jednak no tutaj otrzymali informację, że taki projekt no, musi być realizowany co najmniej w cyklu dwuletnim, ale zarząd przygotował właśnie projekt uchwały, żeby to zadanie zostało zrobione w cyklu dwuletnim. Jeśli go wprowadzimy, to będzie taka szansa. I jeszcze raz przypominam, że przygotowujemy zadania na przyszłość, żebyśmy, czy przyszła Rada nie spotkała się z taką sytuacją, że środki finansowe będą przepadać, jeżeli będzie otrzymany ten 35% przeznaczenia środków na cele inwestycyjne, a też się mówi, że ten próg może zostać podniesiony. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę bardzo proszę Pani. Ile miejsc parkingowych tutaj można na tej ulicy wykorzystać? Wie Państwo, nie odpowiem Pani na to pytanie w tej chwili, dlatego że to pokaże projekt. Nie umiem Pani na to pytanie odpowiedzieć. Są tam gwiazdy, drzewa do wycięcia, słupy elektryczne do przełożenia. Jak będzie projekt, czy powiedzmy zostanie przedstawiony. Jakaś koncepcja tutaj jest? Nie ma koncepcji. Gdyby była koncepcja, to byśmy realizowali projekt. Nie no, koncepcja to jest, żeby wiedzieć, na czym tutaj... To Pani Elżbieto, przyjdzie się Pani na ulicę Żelechowskiego, zobaczy Pani, jaki to jest mniej więcej teren i spokojnie Pani zrobi jako projektant, wyliczy, ile to może być miejsc parkingowych. Ja na to pytanie dzisiaj Pani nie odpowiem. Jest zadanie, cel, który ma udrożnić chodnik. W tej chwili samochody parkują po jednej stronie dopowy chodnika, a chodnik jest bardzo wąski, nawet nie chyba niż półtora metra, nie szerszy. To powoduje, że ludzie wychodzący z bloków no, muszą się poruszać z wózkami, czy starsze osoby o lasce, czy na wózkach inwalidzkich pasem jezdni. Myśl jest taka, poprawiamy bezpieczeństwo poprzez wygenerowanie miejsc parkingowych po drugiej stronie chodnika i stawiamy znak, zakaz zatrzymywania się parkowania po stronie chodnika. Tyle mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, więcej nie jestem w stanie. Bardzo proszę Pan burmistrza. Ja widzę, że z jakichś powodów chce mi Pan imię zmienić. Nie wiem, czy nie Pan tak jest. Panie Bogdanie, do końca kadencji może zapamiętam Pana imię. To znaczy, że zawsze nie udzielimy. Niemniej jednak chciałbym zapytać, bo z tego by wynikało, że nie mamy ważniejszych miejsc na terenie dzielnicy do tego, aby je remontować czy poprawiać. Ja bym chciał taką jedną rzecz wskazać. Otóż dwa lata temu zgłosiliśmy z koleżanką taki problem w Mydlnikach, problem parkingu przed przychodnią i szkołą.
problem bardzo palący. O ile ja znam ulicę Żelechowskiego, a myślę, że ją znam, to jest marginalna uliczka dojazdowa do dwóch, trzech, w każdej niewielkiej ilości mieszkań. I rzeczywiście ten problem na pewno dla tych mieszkańców jest palący i jest dokuczliwy, tak jak w wielu miejscach w Krakowie. Prawda? Ale blokowanie pieniędzy w dzielnicy już na dwa lata naprzód na tak marginalny, moim zdaniem, nieistotny problem jest, wydaje mi się, trochę nie w porządku. Podczas kiedy nie są rozwiązane inne, ważniejsze sprawy. Na przykład takie jak Mydlnik. Proszę powiedzieć, czy Mydlniczanie tak naprawdę podpadli? Bo widzę, że wszystko, co dotyczy Mydlnik, dostaje nega. Tam jest sprawa taka, że ogromna ilość ludzi przyjeżdżająca do szkoły, do przychodni chciałaby skorzystać z parkingu, nie może. Były tam, tam również w pobliżu znajduje się poczta, gdzie są ciągłe problemy z tym, że ludzie parkują samochody w zasadzie w miejscu niedozwolonym. I tam naprawdę byłoby bardzo ważne, żeby ten parking wykonać. I tego nie robimy. Natomiast w ulicy Żelechowskiego, którą nie wiem, czy Państwo wiecie, gdzie ta ulica leży. Gdzie ona się znajduje? Wiemy, bo jesteśmy z Krakowa. Pani wie, natomiast nie wiem, czy wszyscy radni wiedzą. Bo to jest rzeczywiście ulica tak strategiczna, że chyba najważniejsza w tej dzielnicy. Że nie można pominąć tej dzielnicy przy dziale środków. Drodzy Państwo, odrobina rozsądku. My nie dysponujemy prywatnymi pieniędzmi, nie robimy tego według jak nam się widzi. My powinniśmy mieć na uwadze dobro mieszkańców. A dobro mieszkańców mówi, że wszędzie tam, gdzie jest duża potrzeba, to znaczy, gdzie są miejsca użyteczności publicznej i jest istotny problem, też z chorymi. Te miejsca trzeba akurat, moim zdaniem, ujmować jako pierwsze. Dziwne jest również to, że jakoś nie możemy się przebić z inwestycją na ulicy Rydla, która też cieszy się jakimś dziwnym brakiem zrozumienia w Radzie w tym momencie już chyba i w Zarządzie przede wszystkim. Tam też istnieje identyczny problem. Też inwalidzi na wózkach nie mogą się przecisnąć i też muszą, panie przewodniczący, jeździć po pasie jezdny, tym, że tam jest dwukierunkowy pas. A na ulicy Żelechowskiego to jest ulica jednokierunkowa. I takiego zagrożenia jak na ulicy Rydla naprawdę nie ma. Więc proszę nam wytłumaczyć, jak to jest, że te priorytety, które zarząd akcentuje, są tak dziwnie rozłożone. Marginalne rzeczy robimy, a rzeczy głównych nie robimy. Ja tego nie pojmuję, przyznam szczerze, i uważam, że jest to sprzeczne z interesem społecznym. Dziękuję. Proszę o... Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dobrze, Pani Ewa. Tutaj koleżanka radna pytała, ile dwóch parkingowych będzie Pan nie był w stanie odpowiedzieć. Chciałam zapytać, skąd w takim razie są te kwoty wyszczególnione, szczególnie ta 139, bo powiedzmy 15 tysięcy to można grubsza oszacować, ile może kosztować projekt. Natomiast skąd się bierze 139? Bo według mojej wiedzy, bo to nie jest problem z tego roku, tylko problem z poprzedniej kadencji, tam będzie można wygenerować najwyżej kilka miejsc parkingowych, dlatego że duża część tego terenu po lewej stronie drogi jest w rękach prywatnych. Na części z nich są już duże drzewa do wycięcia, więc też nie wiem, czy akurat będzie na to zgoda. A jeszcze jeden aspekt jest istotny, mianowicie nic nie rozwiąże, bo kilka miejsc parkingowych, szacuje, że między 4 do 6, które zostaną wprowadzone, na pewno nie odblokuje parkowania przed blokami, przed wejściem do bloku, bo gdzieś ci ludzie tam ludzie muszą stawiać. I polityka parkingowa miasta jest fatalna, a tego typu wydawanie pieniędzy w tym momencie niczego nie poprawi, niczego nie zmieni, natomiast pozbawi nas 150 tysięcy perspektywy 2 lat, to można by było wykorzystać faktycznie w którymś z tych miejsc, które były przedmiotem. Czy jeszcze ktoś na sprawie? Otóż w trosce o bezpieczeństwo i na prośbę mieszkańców to jest długi blok, kilka, nie wiem, nie tam tych klatek, ale jest chyba, nie wiem, czy to 8 czy 9 klatek. Wbrew pozorom jest to ulica bardzo oczęszczana i zamieszkana przez dużą liczbę starszych osób. To starsze osoby przyszły na spotkania dotyczące budżetu partycypacyjnego. To te osoby, dowożone nawet przez wolontariuszy, prawda, referowały tą sprawę. Jeśli chodzi o kwotę, to jest to szacunkowa kwota przedłożona przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu i właśnie w trosce o dobre wydawanie pieniędzy, o wychodzenie naprzeciw mieszkańcom, zarząd proponuje podjęcie takiej uchwały, żeby poprawić to bezpieczeństwo. No, ktoś się może nie zgadzać, ale nie może mówić, że zarząd nie ma na uwadze
dobrego wydawania pieniędzy, czy proponowania, czy powiedzmy, że nie działa, że tak powiem, na rzecz mieszkańców. I z tym się, jako przedstawiciel zarządu, nie zgadzam. Na rzecz których mieszkańców, panie przewodniczący? Pan wybiera sobie grupy, które pan oddarowywuje. Na następny postaram się zaprosić mieszkańców i się wypowiedzą na temat tego projektu uchwały. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Wierzyńskiego, to jest odpowiedniej szerokości chodnik. Po tej stronie chodnika, który jest dojściem do szkoły, żadne samochody nie parkują. Po drugie, parkują tak, jak parkują, co prawda nie na parkingu, bo to jest tylko wydanie pieniędzy na, że tak powiem, kostkę brukową, która do granic posesji, że tak powiem, zostanie zamontowana. Ale też muszą państwo wiedzieć, że ta ulica wymaga przebudowania projektu i pełnego kompleksowego rozwiązania sprawy. Ale żeby jakby to zrobić, to trzeba by się zastanowić, jak to zrobić, żeby wprowadzić to do budżetu miasta. I jeszcze jest jedna rzecz, że tak naprawdę i w poprzedniej kadencji, to pani Ewa jest i dobrze wie, sama mówiła, że będziemy czekać, jak osiedle, to się Grodzka nazywa, zakończy inwestycję i kompleksowo całą ulicę Wierzyńskiego się kompleksowo załatwi w partnerstwie ze Spółdzielnią Grodzka lub w inny sposób. Dlatego troszkę nas też hamuje rozbudowa i trwająca budowa na osiedlu w Mydlnikach, czyli osiedlu w Grodzce. Pan nas wprowadza w błąd, panie przewodniczący, to jest zupełnie inny region, o którym pan mówi. Tam się nie są prowadzone żadne budowy, to jest teren zabudowy jednorodzinny. Jakby jeszcze dodając tutaj takiego też powiedzmy jakby wyjaśnienia, no nie było wniosku żadnych mieszkańców w tej sprawie, to po pierwsze, a tutaj jest wniosek. Nasz wniosek był, my jako radni i koleżanka składała. No to proszę przygotować projekt uchwały. No ja mam za państwa robić projekty, wprowadzać, przekonywać radnych. Proszę się wziąć do pracy i zrobić w końcu jakiś projekt uchwały. Obiecywa pan na ostatniej sesji projekt uchwały, nie ma tego projektu uchwały. Tak? Ale poczekamy jeszcze parę kilka sesji do końca kadencji, także może pan przygotuje w końcu jakieś tutaj uchwały. Ja myślę, że to zarząd. Szanowni państwo, jeśli nie ma już nic do powiedzenia, czy jeszcze ktoś chciałby powiedzieć, to zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. I przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana zgłasza przyjęcie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę.